Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów chciałam Wam pokazać, jak można sprawnie policzyć koszt zysku zatrzymanego. Jeżeli wiadomo, że koszt kapitału zwykłego, czyli zwyczajnie koszt akcji, wynosi przykładowo 11%, a podatek dochodowy, zwykły dochodowy dotyczący naszych akcjonariuszy to 19% i suma kosztów transakcyjnych wynosi na przykład 0,1%, to można bardzo sprawnie ustalić koszt zysku zatrzymanego. To jest zwyczajnie ten koszt akcji, jaki wcześniej na pewno wy wyliczyliście, przemnożone razy tak zwana tarcza podatkowa. SOA to możemy nazwać, że to jest stopa opodatkowania akcjonariuszy, inaczej generalnie po prostu podatek dochodowy. Czyli mnożymy razy 1 minus 19% i przemnażamy to razy 1 minus suma tych kosztów transakcyjnych, czyli to, co zostaje po odliczeniu kosztów transakcyjnych. A więc, jeżeli dokonamy odpowiednich obliczeń, z 11% wychodzi na to, że nasz koszt zysku zatrzymanego wynosi 8,901%. Jak pamiętamy, zawsze jakikolwiek wynik z przedmiotów ekonomicznych podlega interpretacji, a więc napiszemy, że koszt zysku zatrzymanego w tym danym przedsiębiorstwie wynosi 8,901%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.